Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Nagrywam tylko wstęp, dlatego że znalazłam w końcu outfity, żeby nagrać kilka dni, kilka stylizacji. Także nagrywam tutaj wstęp z Polski, miałam w planie nagrywać polskie stylówki, ale powiem Wam, że w kółko chodzę w tym samym, czyli shorty i jakiś top i tyle tak naprawdę. Więc zapraszam Was na stylówki z poprzednich tygodni i nawet będzie tam jedna stylówka Matygo na samym końcu. Także zapraszam do oglądania. Hejo, hejo, dzień dobry, witam Was w dniu numer 1 i dzisiaj jest upał. Powiem Wam, że jest upał, do tego mam spięte włosy, dość lekki makijaż, ale mocno rozświetlony. Na ustach mam Iconic Nude od Charlotte i maksineczkę w odcieniu 02 błyszczyk. Mam na sobie bardzo ładną sukienkę, już Wam pokazuję, także obrócę Was. Na sobie mam, uwaga, uwaga, sukienkę z... Oh! Ktoś tu chce wejść. Co to za pyszczek? No chodź, kochanie. No zapraszam. Idziesz? Niunia jedna, a tu druga. Nieważne. Mam na... Czekajcie, odłożę sobie torebeczkę. Spięłam sobie włosy w takiego koczka, ale nie ulizywałam jak zazwyczaj, tylko tak luźno sobie upięłam grzywkę. Kolczyki, które mam na sobie, to jest... Kurczę, one są albo z początku pandemii, albo nawet jeszcze przed pandemią. Albo Hey Happiness, oni się teraz nazywają. Takie duże koła. I teraz tak, jeżeli chodzi o sukienkę, to jest super sukienka z River Island. Naprawdę River Island się bardzo polepszyło. Uważam, że jakość mają teraz dużo lepszą. Taką właśnie trochę maxi. Ona z tyłu jeszcze ma taki sznureczek, który się związuje, więc można go rozwiązać i spuścić sobie tą sukienkę z ramion, żeby była taka hiszpanka, ale powiem Wam, że wygodniej mi będzie tak. Mogłaby być troszeczkę niżej talia i tak uważam, że bardzo ładnie ta sukienka wygląda. I jeżeli chodzi o buty, ona jest w ogóle w takim ładnym czekoladowym odcieniu. Buty to są Birkenstocki, takie z jednym paskiem z dużą klamrą, które kupiłam w outlecie. Bardzo dobrej cenie, chyba 39 funtów. I myślę, że dzisiaj sobie polecimy również z torebką taką letnią, czyli mój koszyk z Marks & Spencer i brązowe okulary. Także zaraz Wam pokażę, ale wszystko prezentuje się tak. Świetna ta sukienka. Naturalnego, grubszego materiału, w sensie jest taka, wiecie, porządna. Uważam, że jest ten out of ten i jest dla mnie fajna długość, bo jest długa. Przed kostkę, ale nie w łydkę, bo ja nie lubię takich w łydkę sukienek, bo łydki mam szerokie, więc nie lubię, jak mi się kończy w tym najszerszym miejscu. Także dzisiaj ma być wygodnie, będę cały dzień w upale, także mam nadzieję, że nie spłynę. Oczywiście spsikałam się Charlotą, no i zabieram okulary. Okulary to... O, wbiłam sobie właśnie w oko. Okulary to jest Charlotte... Nie, co ja gadam? Okulary są z HM-u, takie brązowe, bo myślę, że fajnie to będzie razem wyglądać. Proszę bardzo, one są chyba sprzed roku albo sprzed 2 lat. A jeszcze się pochwalę oczami, bo tutaj, moi drodzy, mam na powiekach cień z Eveline, ten Choco Glamour. Może podejdę do światła. Tak, coś takiego. Więc, moi drodzy, tak prezentuje się outfit numer 1. A zapach w sumie, niech to będzie Chanel Jones. I może wymieszamy go z Made in Labem. Nie wiem, co to jest za zapach, nie pamiętam. Albo już tutaj mam resztkunię Jo Malone, już dosłownie no, na 2 użycia. Także spsikam się tym. Jak ta sukienka jeszcze będzie dostępna, to oczywiście Wam podlinkuję. Witam bardzo serdecznie w kolejnym outficie. I w ostatnim tygodniu nie było czarnego. Natomiast dzisiaj już mamy all black. Jeżeli chodzi o zapach na dziś, to zrobię sobie miksa. Mam tutaj Made in Love 20. To jest chyba Giorgio Armani, ale nie jestem pewna na 1000%. I zrobimy sobie miksa z Chanel Shoes. I powiem Wam, że nie wiem, jakie buty założyć. Założyć Adidasy. Jeżeli chodzi o pomadkę, to mam tutaj Eveline 01 Varieté Nude i na ustach pomadka to jest Kiko chyba 131. Z kolczyków delikatne małe kółeczka, łańcuszki, jeden prawdziwy złoto, drugi jakiś taki sztuczny Michał oraz tutaj mamy bransoletkę z Amazona.
Mam na sobie taką luźną koszulę, chyba z wiskozy. Ona ma takie dwie kieszonki. I to jest Vasala, z tego co pamiętam, Tula, coś na T, ale ona już ma ponad rok, więc nie wiem, czy będzie jeszcze dostępna, ale zdaje mi się, że to jest jeden z ich klasyków. Nie wiem, czy źle ją wyprałam, czy mi się skurczył tutaj nie wiem, czy mi się skurczył tutaj rękaw, ale ja i tak je właśnie podwijam, bo normalnie to troszeczkę na mnie jest za krótka. I jeżeli chodzi o spodnie, no to są to spodnie z Halary, które, słuchajcie, piorę zakładam, uwielbiam, kocham. To są szerokie, czarne, bawełniane. No i właśnie nie wiem, jakie buty do tego założyć. Okularki, to jest chyba Primark sprzed kilku lat. Od razu vibe cały czarny, więc nawet okularki niech będą czarne. No i odwracam Was. Proszę bardzo. I koniec końców zakładam Birkeny, Arizony. Proszę bardzo. Z dwoma paseczkami. I zabieram dzisiaj worek, bo bardzo wygodnie mi się w nim żyje. I całość prezentuje się tak. Sorry za czarny, ale dzisiaj jest taki dzień. Hejo, hejo. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym outficie. I dzisiaj mam po prostu białą sukienkę, bardzo ładną, którą już widzieliście, chyba wymierzymy z Asosa. Jeżeli chodzi o usta, to mam pomadkę z NYX, odcień Expose Me. Kolczyki powiem Wam, że znalazłam w szufladzie z kablami. Podejrzewam, że mają parę lat i nie mam pojęcia skąd one są. Takie ala złote z perełkami, więc dzisiaj bardzo prosto. Jeszcze nie wiem, jakie założę buty, chyba klapki i koszyk z dodatków. Już Wam pokazuję do lustra, tylko wezmę sobie właśnie te klapersy. Sukienka ASOS, możecie ją właśnie kojarzyć z tego filmu, gdzie nagrywałam, mierzymy. Ona tu jest na takiej gumie, bardzo wygodna, super materiał. Bardzo prosto się prasował parownicą, ale już widzę, że tutaj się trochę wymiął. I oczywiście do tego klapeczki, to są klapki z River Island. Jakby było coś chłodniejsze, chłodniej, to może bym założył jakieś baletki. Torebeczka to chyba będzie koszyk. Tylko tak może schowany tą kieszonką, bo wolałabym, żeby było tak bardzo gładko. Coś takiego. Więc taki wakacyjny outfit na ciepełko. Okulary. To są chyba jedne z moich ulubionych. To z HM. Taka sytuacja. Bardzo lubię te okulary, bo one są wystarczająco dla mnie szerokie. No i coś się dzieje. Może sobie też je nałożyć tutaj na głowę. Coś takiego. Z dodatków to mam tutaj tylko bransoletkę z Amazona. Muszę nałożyć też zegarek. I tak naprawdę to było na tyle. Jeszcze tylko zapach. Zapach to zrobię miksa 08 z Made in Lab. Zdaje mi się, że to jest... Nie wiem. I Chanel Jones. I to tak naprawdę tyle. Bardzo prosta stylówka. Chyba bardzo się polubiłam ostatnio z sukienkami, bo jednak jest to bardzo proste. Założyć, wyjść, gadki, trochę dodatków i jesteście gotowi. Także buziaczki, do zobaczenia jutro. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odficie. Mam na sobie taką marynarkę a la tweedową z HM-u z sekcji wyprzedaży. Pod spodem biały t-shirt z Primarka. Moje ukochane spodnie. Na dół, na dół, na dół. Z Marks & Spencer wielkie, tatowe. Buty to są moje McQueeny, które mają 100 lat, ale nadal super wyglądają. Jeszcze torebeczka. Dzisiaj, teraz to będzie Basic Bee beżowa. Dlatego ściągnęłam kolczyki, no bo jak już tu jest łańcuch, zostawiam tylko moją bransoletkę. I tak to się wszystko prezentuje. Teraz Wam pokażę mojego męża, jak pięknie się wystroił. Dzisiaj w marynarze również pasuje do mnie. Także marynareczka Marks & Spencer, nowy Lniana nabytek. marynarka Marks & Bardzo fajna, Spencer. taka granatowa. Biała koszulka. Skąd? Też Też z Marks & Marksa? Spencer, tak. Jeansy Czekaj, muszę na granatowe. dół. Jeansy granatowe Wrangler. I matching shoes, tylko twoje trochę bardziej brudne. No ale. Jak Matching, brudne. matching. Z daleka nie widać. I Wydaje ci okularki. się, bo srebrne okularki Tom Tom Ford. Ford. Tak jest, elegancik pan. Także bonusowy outfit męski.
Także to by było na tyle. Dość krótki film, ale coś tam może podpatrzyliście. Nie jestem pewna, czy uda mi się podlinkować te rzeczy, dlatego że jak już to oglądacie, to jestem w podróży. Więc może dopiero w przyszłym tygodniu podlinkuję rzeczy. Ale wszystko staram się opisać, gdzie co jest, więc niektóre rzeczy może jeszcze znajdziecie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do uderzenia w dzwon, zapraszam do subskrypcji. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!